Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś zapraszam Was na serię Ponadczasowe ubrania pod tytułem Styl militarny. Kiedyś ubrania wojskowe przeznaczone właśnie dla żołnierzy powoli zaczęły przenikać do świata mody. Teraz co roku na pokazach widać stylizację właśnie w stylu militarnym, które no, są ponadczasowe. Z ubraniami w stylu militarnym to jest tak jak z jeansami, zawsze będą modne. Styl militarny ma coś takiego w sobie, że odmładza, a poza tym dodaje stylizacją takiego pazura. Mi bardzo się podoba ten styl. Lubię rzeczy w stylu militarnym. Podobają mi się właśnie te kolory kaki, ponieważ są one bardzo twarzowe i jeżeli macie jakieś takie rzeczy, które Wam się znudziły, tak samo jak jeansy, a które rozmiarowo są dobre, to nigdy się tych rzeczy nie pozbywajcie, ponieważ no, styl militarny nigdy nie wyjdzie z mody. Chciałam Wam pokazać trochę moich rzeczy w stylu militarnym. Pierwsze rzeczą będzie taka katana. Ona jest mango. Ja zwracam uwagę bardzo na materiały, więc to jest 100% bawełny. Taka w łaty właśnie, taka żołnierska katana. Ale ma trochę właśnie w sobie elegancji poprzez dżety, które tutaj ma, różne brylanciki, naszywki, więc to jest taki styl militarny, ale trochę taka wersja elegancka. No, pasuje do wszystkiego, bardzo fajny ubiór. Kolejne moje katany, bardzo lubię styl militarny i właśnie jak widzę jakieś takie kurtki, to no, zwracam na nie uwagę. To jest taka katana, też w stylu militarnym, kurteczka, tylko tutaj już ma taki print kwiatu. Też bawełna, 100% bawełny z H&M-u. Druga jest podobna, ale w łatki. I te katany z H&M kupiłam w dobrej cenie, bo za każdą dałam 20 zł. Była duża przecena. Kosztowały ponad 100, a ja dałam 20 zł, więc zachęcam Was właśnie do śledzenia w H&M-ie na wyprzedażach kurtek, jeżeli chcecie jakieś nabyć, ponieważ no, możecie je nabyć w dobrej cenie. Bawełna, styl militarny, ładne odcienie i tutaj widzicie, tutaj jest print kwiatów, tutaj właśnie te łaty militarne. I jeszcze, moi drodzy, kolejna kurtka, którą bardzo lubię. Nie tylko ja, ponieważ jest taka aktorka nasza, która często mi teraz ostatnio chodzi i też ją chyba lubi tak jak ja. Jest to katana z firmy Bereszka, też bawełna, bo na to zwracam uwagę właśnie. I tutaj taka naszywka, tutaj trochę właśnie elegancji przez taką rakietę i takie brylanciki, koraliki. Niby, słuchajcie, prosta kurtka. Ładny kolor zielony. Taka zieleń militarna. Ale patrzcie, co się dzieje z tyłu. Czyż nie jest wspaniała? I słuchajcie, zawsze kiedy mam ubraną tą kurtkę na sobie, dostaję dużo zapytań od ludzi, gdzie ją kupiłam. A tu sieciówka Bereszka i fajna kurtka w stylu militarnym. Styl militarny to także spodnie. Spodnie wygodne, które uwielbiam, bojówki. I ubóstwiam takie spodnie w kolorze właśnie w kaki, które mają na siebie na sobie kieszenie, pełno tych kieszeni, jakiś wojskowy pasek. One są luźne, wygodne. Ale ja Wam chcę pokazać teraz inne spodnie. Też w stylu militarnym, bojówki, a są one czarne. Te spodnie są z firmy Monari, 100% bawełna, kupione też w dobrej cenie. Była na nie promocja,
Tutaj mają taki pasek ozdobny i teraz tak, spodnie militarne nie muszą być tylko w stylu właśnie takim luźnym, sportowym, ale mogą być też w stylu eleganckim i to jest przykład. Tutaj mamy takie bojówki, kieszenie po bokach, ale mamy takie srebrne elementy eleganckie, wykończenia tych kieszeń. Pasek też jest taki nabłyszczany z napisem Monary elegancki. Tutaj szlufki z takimi właśnie wykończeniami srebrnymi w stylu eleganckim, taka klamra. I te czarne spodnie można nosić na styl właśnie taki niezobowiązujący, luźny, ale można też nosić w stylu eleganckim, super wyglądają z białą koszulą, do tego baleryny czy szpilki. Niby słuchajcie, luzackie spodnie, ale przez swój kolor, przez materiał i przez te srebrnawo-złote wykończenia i ten nabłyszczany pasek powoduje, że są w stylu eleganckim. No i styl militarny to także sukienki. Ja mam tutaj jedną sukienkę, trochę niestety wygnieciona jest. Kupiona w Zarze. Też super jakościowo materiał, bo to jest z tej Zary, z tej wersji kupiona z tych rzeczy premium na przecenie, w dobrej cenie. To jest 100% jedwabiu, więc jedwabna sukienka. Piękny kolor, taka właśnie inny odcień zieleni w stylu militarnym. Można ją nosić tak luźno, czy na gołe nogi do balerynek, czy do getrów. Można ją spiąć jakimś właśnie paskiem, czy eleganckim, złotym, na przykład w stylu eleganckim, czy takim militarnym. I ta sukienka wtedy nabiera różnego charakteru. Można do tego złote łańcuchy jakieś ubrać, wtedy będzie styl militarny na elegancko. A można po prostu ubrać zwykłe trampki, adidasy, wtedy będzie na sportowo. No, piękny kolor pasujący, taki kolor to pasuje każdemu. I powiem Wam, no takie rzeczy militarne bardzo odmładzają. Dodają właśnie takiego pazura. Ja pamiętam Wam jeszcze, słuchajcie, taką historię. Teraz łatwo takie rzeczy militarne kupić, one są bardzo modne i są w sieciówkach, dużo tych takich rzeczy jest, ale pamiętam, że kiedyś nie było tak prosto i bardzo z kuzynką chciałyśmy mieć właśnie taką wojskową kurtkę, a ich nie było w sklepie i są takie sklepy militarne, tam z odzieżą właśnie wojskową i tam nabyłyśmy męskie kurtki w najmniejszym rozmiarze XS i bardzo się cieszyłyśmy, słuchajcie, i po prostu gdzie szłyśmy w tych kurtkach, to nasi rówieśnicy i w ogóle no robili wow, że my mamy kurtki wojskowe, ale byliśmy takie szczęśliwe. A to był mały rozmiar męskiej po prostu kurtki typowo wojskowej. Więc teraz słuchajcie, jest takie ułatwienie, że te rzeczy można znaleźć po prostu w sieciówkach bez problemu. Słuchajcie, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, będziecie powiadomieni o nowościach na moim kanale i do zobaczenia. Cześć!